Dzień dobry, moi mili. Okazało się, że jeden z widzów nudził się tak bardzo, że postanowił stworzyć kompilację najlepszych fragmentów Beki z Madek. Po konsultacji z autorem tego dzieła stwierdziliśmy wspólnie, że wrzucę je do siebie na kanał, abyście i wy mogli przypomnieć sobie poprzednie odcinki, bo nowe już niedługo. Karta z playlistą z pełnymi odcinkami pokaże się tutaj, także jeśli ktoś miałby ochotę nadrobić całe odcinki, to zapraszam. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zachęcam do zasubskrybowania, aby być na bieżąco z filmami. A teraz zaczynamy! Nie polecam. Byłam z synem 4-letnim i jesteśmy rozczarowani. Małpy waliły o szybę, syn się wystraszył i płakał. Chciał dać misiowi kawałek pączka, bo wystawił łapki, to go facet z obsługi zoo krzyczał i też płakał. Wszystkie atrakcje dodatkowo płatne. Ubikacje brudne, musieliśmy wyjść i załatwić potrzebę za budynkiem, bo syna rwało na wymioty. Zwierzęta śmierdzą i chodzą tak daleko, że nie można ich zobaczyć z bliska. Powinny być informacje przy kasie, że nie wszystko jest w cenie biletu. Chociaż gofra z cukrem pudrem dziecko powinno dostać gratis. Wyjście, które miało być przyjemnością dla syna, przerodziło się w traumę. Najbardziej to szkoda tego pana z obsługi, który też płakał. Bilet powinien być darmowy, a w cenie biletu obiad dwudaniowy oraz deser i podwieczorek. Zwierzęta powinno się kąpać dwa razy dziennie, no i oczywiście każdy powinien móc sikać, gdzie ma ochotę, a już na pewno nikt z obsługi nie powinien płakać. Proszę podać mi powód zablokowania. Jednocześnie informuję admina, iż w imieniu córki, jeśli zablokowanie bez powodu się powtórzy, spotkamy się w postępowaniu cywilnym w sądzie. Przez wasze zachowanie niepotrzebnie narażacie moją córkę na niepotrzebny stres i nerwy. Co może powodować nerwice z poważaniem rodzice? Ale rym na koniec fajny. Ja na miejscu rodziców pociągnąłbym to trochę dalej, na przykład. Może to wywoływać nerwice, pozdrawiają rodzice, co reprezentują ulice, ciężkie dzielnice, gdzie płoną znicze. Mam nadzieję, że jeszcze to podszlifują. Mamusie, jestem przeziębiona i za 5 dni mam poród, co z tym porodem? Odszkodowanie niech płacą, to na pewno wina klimatu, że matka chodzi przeziębiona i bąbelek może chory przyjść na świat. A tak serio, to słyszałem, że na hasło ukulele poród zostaje przeniesiony na dogodny dla kobiety termin. Nie, serio, najlepiej przełożyć na inny termin, bo jeszcze urodzi chorą córkę. No ale jeśli już bardzo nie chcesz przekładać, to przy kichaniu polecam mocno zaciskać mięśnie kegla. Albo ewentualnie stawać nad meblem tapicerowanym. Pilnie potrzebny laktator. Może macie, panie leżący, córka urodziła nadmiar mleka. Przyjdź, przyjdź, jeszcze troszkę. Już widać czubek kartonika. Jeszcze trochę. O, jest! Gratulacje. To UHT 2%. A my się nie przywitaliśmy, przepraszamy bardzo. Chorubska wzięły górę, jesteśmy. To my, Cezary 22 marca będzie roczył, Ślenusia 6-latek i Igorek 9-latek. Witamy ciocie, które w brzuszkach mają swoje pocieszki i te, które tulkają jak mamusia nas i my siebie. Ja jestem Maciuś, 360 miesięcy, ściskam, lofciam, ciamciaramciam wszystkich tych, którzy mają brzuszek, przede wszystkim od piwa. Powinni w końcu wydać słownik dla bezdzietnych lambadziar i lambadziarzy, bo bariera komunikacyjna w internecie zwiększa się z każdym kolejnym bąbelkiem. Wybrałam się z moją 6-letnią córką na przedstawienie w Nowogardzie. Po zachwycających występach akrobatów podczas przerwy córeczka poprosiła mnie o kupno waty cukrowej. Wata kosztowała 10 zł, my miałyśmy przy sobie 7 zł. Poprosiłam więc pana sprzedającego, żeby zrobił mniejszą, taką za 7 zł. Niestety odpowiedział: nie mogę! Rozczarowanie i żal mojej córeczki ogromne. Przez 2 kolejne noce śniła jej się ta sytuacja. Cała magia cyrku została zniweczona przez 3 zł przez jednego skąpego człowieka. Wstyd! Niesmak pozostał ogromny. Chciałem kiedyś kupić Porsche, ale zamiast 480 tysięcy miałem tylko 300. Nie chcieli sprzedać. Przez skąpego człowieka dalej jeżdżę tramwaje. Hej dziewczyny, czy tylko ja uważam, że bączulki mojego Emila to najsłodszy zapach na świecie? Gdy karmię i słyszę, że bączki idą, bądź podtrzymując pupkę, czuję je na dłoni, tylko czekam, aż zacznę je wąchać. Czy zupełnie zwariowałam, czy któraś z was ma podobnie? Pozdrawiam z nadpiersi. Ciekawe, czy jak Emilek będzie miał 14-15 lat i wróci do domu po ostrym kepsie z kolegami, to matka będzie podobnie śpiewać. I ciekawe, czy jak jej konkubent walnie grzmota pod kołdrą, to jest to dla niej gra wstępna? Wariat, który przed chwilą o mało nie doprowadził do tragedii na zakręcie, jadąc z nadmierną prędkością, gdzie o mało nie poszedł ze mną na czołówkę swoim stuningowanym niebieskim autkiem, które jest bardzo rozpoznawalne i uciekł, niech wie, że ja tego tak nie zostawię. Jechałam z 1,5-roczną córką bez mózgu. Jakby ktoś szedł drogą, to by nie miał szans na przeżycie. 1,5-roczna córka bez mózgu, zapewne po mamusi. Ale bez obaw, nie wszystko stracone. Z brakiem mózgu może jeszcze zawsze iść do polityki. Witam, ma ktoś numer do 500+, aby się dowiedzieć, czy wniosek dotarł? Trochę wyrozumiałości. Może ta kobieta jest już umówiona na hybrydę, a pieniążki jeszcze nie dotarły. Halo, dzień dobry. Czy to 500+? Dotarł już do ciebie wniosek? A pani godność? Dziękuję, nie posiadam. Witam, czy ojciec może wyrzucić dziecko z domu? Dziecko jest dorosłe, około 50 lat, jest żonaty, aczkolwiek żona nie ma swojego mieszkania, jest chora i przybywa w ośrodku, ale też pracuje. Mężczyzna pracuje, ale nie wiem, czy byłby się w stanie sam utrzymać. Ja doskonale rozumiem ten strach, mam dokładnie taką samą traumę. Pamiętam, jak byłem jeszcze małym dzieckiem i mama wbija do mnie do pokoju i mówi, że mam sobie znaleźć pracę i wypierdać, bo mam już 26 lat. Jak maluszek umie kosi łapki, to można go śmiało wyrzucić, jakoś sobie w życiu poradzi. Jeśli nie, to proponować
proponowałbym jeszcze z 5 lat poczekać. Mam nadzieję, że pomogłem. Matka karmiąca piersią dziecko w dowolnym miejscu o dowolnej porze powinna mieć okazany szacunek. Ustąpione natychmiast miejsce na ławce w parku, restauracji czy w każdym innym miejscu publicznym, urzędzie, a nawet w świątyni. Gapić się nie trzeba, jak kogoś taka piękna normalność razi. Interwencja policji powinna wyglądać tak, że łotr napuszczający się patrzy na karmiącą matkę lub mający niemiłe uwagi powinien zostać wyrzucony z basenu czy z restauracji i skierowany do psychiatry. Widzę, że matki karmiące to już takie trochę święte krowy. Wózek powinien być traktowany jako pojazd uprzywilejowany, a na widok bąbelka wszyscy powinni klękać i wykonać znak krzyża. A ja żądam, żebym mógł oddać mocz, gdzie mi się podoba. W świątyni, urzędzie, tu, teraz, natychmiast. Bo to jest jeszcze bardziej naturalne niż karmienie piersią, bo karmią tylko matki, a sikają wszyscy. Dziewczyny, może to śmieszne, ale czy wy też tak lubicie zapach kubki swojego dziecka? Czy tylko ja tak mam, że z tej miłości kubki tego malucha aż mi pachną, są takie bobasowe. Uwielbiam, jak puszcza bączki, bo wiem, że nie będzie go bolał brzuszek, a jak zrobi kupę, to takie szczęście dla mnie. Mój partner ma to samo, czy tylko my tak zwariowali? Dlaczego ja to przeczytałem w ogóle? Ale odpowiadając na pytanie, tak, tylko wy tak zwariowali. To jest tak zwane odpieluszkowe zapalenie mózgu. Czy ja bym mogła prosić o podanie podstawy prawnej zabraniającej wychowawcy w przedszkolu pomocy w wytarciu dziecku pupy? A ja bym prosił o podanie podstawy prawnej zabraniającej strania do paczkomatu. Witam, z mężem szukamy prawnika, co za darmo udzieli porad prawnych. Dostaliśmy od miasta mieszkanie komunalne i nie mamy w nim mebli. No właśnie, czy to jest legalne, bo masz nie wie, czy kupować, czy się kłócić z miastem o to. Znalazłem niedawno portfel, ale były w nim tylko 2 grosze i nie wiem, czy to legalne, bo marzyło mi się 10 tysięcy złotych. Czy w takim razie powinienem szukać właściciela portfela i kłócić się z nim, żeby dał więcej? Mam pytanie, nie znam się na prawie, ale jeśli na podwórku ogólnodostępnym od zaplecza sklepu są zostawione, leżą 4 skrzynki wódki, to czy zabranie ich to przestępstwo, czy zabranie niepotrzebnych rzeczy dla ubogich? Nadmieniam, że korzystam z mopski, nie wiem, czy to na przykład polmloc dla mnie od darczyńcy XXX. Co robić? Ja bym to podciągnął pod obywatelskie zatrzymanie, a za taką dbałość o prawo na pewno należy się jakaś dodatkowa nagroda. Nie no, jak korzysta z mopsu, to ma przecież pełne prawo wejść do sklepu i cały asortyment jego. Co tam tylko 4 skrzynki? Bierz, ja też biorę. Idę za sklep i czekam na przyjęcie towaru. Jak tylko dotnie ziemi, jest mój. I znów cud, to nie jest przypadek na pewno. Syn lat 9 cały czas miał stulejkę. Sprawdzałam to jeszcze specjalnie jakieś 3 tygodnie temu, skórka przyklejona była. Na tej grupie był już omawiany ten konflikt. Myślę, no tak, ja w ciąży też miałam obawy, unikałam seksu itd. I opowiedziałam to synowi we śnie, 2 razy wczoraj prosiłam, żeby ściągnął siusiaka. Skórka się odkleiła. Boże, jak w to nie wierzyć? No jak? Jestem taka szczęśliwa. Cud nad Wisłą poczyniony, siusiak Brajanka naprawiony. Matka z dumy prawie pęka, bo ściągnięta jest stulejka. PZW muszę, bo się uduszę. Jeden z placów zabaw przy osiedlu bloków w Jabłonnie. Jak widać na załączonym obrazku, do placu przylega domek jednorodzinny, przed którym ktoś rozstawił w ostatnie upały basen. Potraficie wczuć się w skórę tych wszystkich dzieci chowanych w pobliskich blokach, które widzą obok miejsca swojej zabawy basen, a nie mogą do niego wejść? Szanowny właścicielu domku, ze względu na uczucia szkrabów apeluję o przeniesienie baseniku na drugą stronę posesji. A co z właścicielem tego basenu? Codziennie widzi dzieci, które beztrosko się bawią, podczas gdy on musi pracować, płacić rachunki, podatki. Ten plac zabaw przypomina mu, że te czasy już nie wrócą. Z szacunku do właściciela domu i basenu proszę o przeniesienie placu zabaw. A nie, sorry, powinien rozebrać jedno przęsło płotu i wpuszczać dzieci z placu zabaw, a dla spragnionych matek mrożoną kapucinę rozdawać. Dziewczyny, wczoraj zrobiłam pierwszy raz mydełka dla córeczki z moim mlekiem. Poradźcie, co mogę do takich dziecięcych mydełek dodać oprócz mojego kobiecego mleka. Sproszkowane łożysko zawsze jeszcze można dodać i wysuszoną pępowinę. Jeśli nie są okraszone pierzynką z łożyska i nutą delikatnego wyciągu z wód płodowych, to wyrzuć. Nie liczy się. Kochane młode mamy, czy was też denerwują te samochody, które mają doczepiane reklamy? Są bardzo głośne i za każdym razem, gdy prowadzę wózek z dzieckiem, ono się budzi. Według mnie to podchodzi pod paragraf jako napastowanie. Kochani młodzi pracujący i płacący podatki obywatele, czy was też denerwują te roszczeniowe, wielodzietne lambadziary, które pchają wózki? Ich kaszojady przecież są bardzo głośne i zawsze, gdy wyprowadzam psa na spacer, to go stresuje ten płacz i krzyk. Według mnie podchodzi to pod paragraf jako napastowanie i znęcanie się nad zwierzętami. Witam, mąż wyjechał ze starszym synem. Ja z dwójką młodszych i dziecko rzuciło zabawką w nowy TV. Mąż chce zgłosić na policję stratę TV. Czy może tak zrobić? Jasne, że można. Dzieciak pójdzie siedzieć za sprawstwo, ty za doprowadzenie do zagrożenia, a ojciec za pozostawienie bez opieki osób ograniczonych umysłowo. Biedni mężowi nigdy nie doświadczą bliskości z własnym dzieckiem, bo nie mają możliwości karmienia piersią. No tak, więzi nie będzie, jesteśmy straceni. Jakie to przekleństwo, że z męskiego cyca nigdy nic nie poleci. Ach, ten okrutny świat. To tylko pokazuje doskonałość, jaką jest ociekająca mlekiem pierś matki jedynej miłościwie nam panującej. Chwalmy dzień i cieszmy się życiodajną więzią, albowiem potępieni będą ci, co ssania nigdy nie zaznają. Dzień dobry, czy oferta nadal jest aktualna? Dzień dobry, tak, jest. To pani przed chwilą dzwoniła? Nie mogłem odebrać akurat. Nie dzwoniłam do pana. Chciałabym zapytać, czy zainteresowany jest pan tylko zapłatą w gotówce. Obojętna mi jest forma płatności.
O, to wspaniale. Niestety aktualnie moja sytuacja finansowa nie wygląda zbyt dobrze, natomiast synu bardzo spodobał się rower. Zaproponowałabym więc 350 zł i ceny mogę uzupełnić w inny sposób, jeżeli wie pan, o co chodzi. No bo chodzi o zegs. Cholera, cóż za kochana matka. Moja mama nigdy nie dała dupy za rower dla mnie. Prawdziwa matczyna miłość nie zna granic. Sprzedam skrobaczka do szyb Gripex, możliwość wysyłki. Już teraz w domowym zaciszu możesz zrobić sobie skroban... A nie, dobra, nieważne. To jeszcze nic, ja mam do sprzedania ulotkę z opakowania po Gripexie. Ktoś chętny? Witam, co grozi rodzinie z dwójką dzieci za bezprawne zajęcie lokalu socjalnego? Po prostu włamanie się? Utrata możliwości zbierania naklejek w Biedronce, nie opłaca się. Cały czas reportaże o pomocach finansowych dla pracowników. Szkoda, że każdy zapomniał o rodzinach, w których ktoś pracował na czarno i obecnie nie ma środków na życie. Dokładnie, albo o rodzinach, w których ktoś zarabiał na okradaniu mieszkań, a teraz są bez środków do życia, bo wszyscy w domu siedzą. Tak samo jak mają żyć kieszonkowcy, jak wszyscy trzymają dystans 2 metry. Będzie czasem przychodzić do mnie i córki niania na godziny. Będę wtedy w domu. Jak rozwiązać finansowo kwestię drzemek córki? Powiedzmy, niania będzie 4 godziny, z czego córka będzie spać 1,5 godziny plus usypianie przy cycku kolejne 30 minut. Wiem, że temat do dogadania z nianią, ale jak to u was wygląda? Płacę umówioną stawkę za 4 godziny czy za 2 godziny pracy? No i co ta niania będzie robić przez te 2 godziny? Podpowiedzcie proszę sprawdzone rozwiązania, dzięki. PS. Córka 11 miesięcy, KP, nieregularne godziny drzemek. Trzeba koniecznie odliczyć godziny, kiedy mała śpi, kiedy je, no bo przecież sama umie przeżuwać. Należy też oczywiście odliczyć czas, kiedy bawi się z nianią, no bo przecież to zabawa, a nie praca. No i naturalnie, kiedy ogląda bajki, czyli w sumie zapłać jej za 45 minut. Witajcie, pytanko, jeżeli podczas intymniaka kobieta zachodzi w ciążę, czy to prawda, że po urodzeniu dziecka zakład karny płaci jej pieniądze? Zaszłam se w ciążę podczas widzenia. Teraz pieniądze będą z więzienia. Seba ma jeszcze 5 lat od siatki, a tu już rosną małe gagatki. Jessica i Brian w powrót ojca wierzy... Dejcie mi pieniądze, bo mi się należy! Oddam psa, u mnie nie może być, bo dziecko mam i się wystrasza, jak czasem szczeka. Nauczyć dziecko nie szczekać, wtedy pies nie będzie się wystraszał i nie będzie trzeba go oddawać. Ale tak swoją drogą nie ma tego złego, przynajmniej pies ma szansę zamieszkać w normalnym domu. Synek 2,5 przed zaśnięciem wkłada mój palec do swojego ucha, mówiąc, że jest tam dobry miodek i każe mi grzebać. Zawsze przed snem. Jak podrośnie, będzie kazał szukać czekolady. Ale to już inny otwór, a każdy otwór w tym domu będzie miał swoją piękną historię. Witam, syn ma tylko 20, a chce ją kupić od pana. Co pan na to? Przykro mi, 50 to najniższa cena. Będzie płakał! O nie, Bąbelek będzie płakał. Nie, nie, weź, masz, bierz kurwa za darmo. A tak w ogóle to matki chyba zmieniły walutę. Na początku płaciło się chyba uśmiechem Bąbelka, a teraz płaczem? Pozdrawiam nastolatka, który wczoraj około godziny 21.30 ukradł 6-letniemu dziecku frytki ze stolika. Monitoring został zabezpieczony, a sprawa trafiła na policję. To tylko kawałeczek pierdolonego ziemniaka, a ty zachowujesz się, jakbym krzywdził twoją matkę. Biuro detektywistyczne Rutkowski też już powiadomione, także złodzieju frytek, lepiej sam zgłoś się na policję. Czy 500 plus otrzymują oboje rodzice, czy tylko jedno z rodziców? Pani po prostu nie wie, czy może wszystko przehulać na swoje hybrydy, czy musi jednak dodatkowo staremu odpalić na browary. Oboje rodziców, dziadkowie, sąsiadka i pani z warzywniaka. Gdyby jakiemuś miłemu, dobremu dziadkowi kończyło się życie i szedłby do nieba, nie miałby komu zostawić w spadku mieszkania, to mi i mojej 4-letniej córeczce się przyda. Słyszałem, że cała masa umierających dziadków śledzi grupy pomocowe na fejsie. To w końcu najpopularniejsza rozrywka zaraz po odczuwaniu bólu w biodrze. A pani by nie mogła przywieźć na ulicę Armii Krajowej? Oddaję za darmo. Odbiór osobisty. Aha, okej. Okay. Więc jest pani zainteresowana odebrać? Nie. Okej, pozdrawiam. Ale zwróćcie tutaj uwagę koniecznie na to, co jest do oddania. Ładnie ją musiał gówniarz wkurzyć. Co zrobić, żeby maksymalnie dużo dostać od państwa nie pracując? Tego co ja się orientuję, to największy zasiłek w tym kraju to bodajże zasiłek pogrzebowy. Oczywiście nic nie sugeruję, ale myślę, że nic nie przebije tej kwoty w jednym miesiącu. Zastanawia mnie pewna rzecz. Czy szkoła ma jakiś sposób na to, by ode mnie ściągnąć pieniądze za nieopłacone obiady w szkole? Nie mam żadnej umowy podpisanej przeze mnie i szkoły, z której by wynikało, że szkoła daje dziecku takie i takie obiady, a ja za to płacę takie i takie kwoty. Jedyne co podpisałam to deklarację wpłaty i nic w niej nie ma, oprócz tekstu deklaruję, że moje dziecko będzie spożywać jeden obiad, a miesięczny koszt wszystkich obiadów to 23 zł. I teraz tak, okazało się, że zalegam około 200 zł, po prostu zawsze był jakiś dziwny problem z tymi wpłatami, bo szkoła nie miała odrębnej kasy czy coś. A ja nie miałam długi czas żadnego konta. Czy taka deklaracja może być podstawą do wniesienia pozwu przeciwko mnie? Oczywiście, że szkoła ma sposób. Chłopaki z 6B już szykują pokrzywy i kupę na patyku. A tak serio, to przecież wiadomo, że brak konta w zupełności zwalnia od wszelkich opłat, nie tylko należności za obiady. Dotyczy też prądu, gazu i pochówku. Po chuj kobieto to konto zakłada.
opowiadałaś. Teraz masz. Drogie mamusie, córka 6-miesięczna ma na plecach takie 3 wypustki, twarde. Czy ktoś wie, co to takiego może być? Czy to normalne? Kręgosłup, pewnie moralny. Jak najszybciej wyciąć, bo strasznie przeszkadza w życiu na socjalu. Kręgosłup dziecka to coś bardzo rzadko spotykanego i może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Cześć mamusie, jakiś czas temu mamy z Wrocławia świetnie mi doradziły w sprawie kosmetyczki, która przekuła uszy mojej córeczce. Teraz mam inne pytanie. Córka ma 5 miesięcy, jej brwi są w ogóle niewidoczne. Wygląda to kiepsko, wiem, że z czasem mogą jej ściemnieć, ale szykujemy się właśnie na chrzest, później wesela w rodzinie i chciałybyśmy się prezentować jak najładniej. Robił ktoś dziecku w takim wieku henne? Znacie jakąś dobrą kosmetyczkę z Wrocławia, która to robi? Proponuję jeszcze depilację laserową, botoks i powiększenie ust. A, no i jeszcze obowiązkowo chociaż troszkę piersi powiększyć, żeby ładnie się prezentowała w koronkowej bluzce z dekoltem. Witam, przychodzę z problemem. Pani córa zaproszona była na urodziny mojego dziecka 2 dni temu i jestem bardzo niezadowolona z prezentu, jaki otrzymała. Kolorowanki i kredki? Wie pani, może 50 zł całość prezentu, a tutaj u nas zjadła dużo rzeczy i wypiła soki, kole, to wszystko jest drogie. Prosiłabym następnym razem o prawdziwy prezent, bo dziecko może i się cieszy, ale to dlatego, że nie zna wartości. Nie wstyd pani? Bycie skąpym potem wraca! Czy widzicie skąpą babę, co tu na prezenty szczędzi? Zaraz chyba ją dojadę, już mnie mocno ręka swędzi. Wstyd i hańba takie dary do bąbelka tu przynosić. To wymaga srogiej kary, ileż w końcu można prosić. Chociaż Brian jest radosny, prezent mocno przypasował, to zbyt tani i żałosny. Mocno mnie tu spulwersował. A ja w pracy nie mogła, więc w szpitalu na łóżku jak byłam 8 miesięcy i niestety nie mogłam i blada byłam jak ściana i koleżanki zadzwonił po karetkę. I na odwieczanie trzeba było za kurtyną, a lekarz niech się pani nie krępuje, o Boże, to dopiero był obciach, ale dzięki Bogu się lepiej poczułam i malutkie nic nie było. Zaczekaj, tylko wstrzyknę sobie szczepionkę, żeby zwiększyć sobie autyzm i zrozumieć, o czym ty pierdolisz. Czy ja dobrze zrozumiałem, że dzwoniła po karetkę będąc w szpitalu? Mam 2 dzieci nieplanowanych wcale, ale cieszę się bardzo, że są. Odmieniły moje życie o 360 stopni. Jedno odmieniło o 180, drugie o 180 i wyszło, że znowu jest w tej samej dupie, tylko z 1000 zł na plusie. Proszę, bez zbędnych komentarzy, tylko odpy na pytanie. Zrobiliśmy badania DNA i wyszło, że mój facet nie jest ojcem naszej córki. Dziecko ma dopiero 4 miesiące, facet nie chciał jej uznać, dopóki nie zrobię badań. I niestety wyszło jak wyszło. Zostawił mnie, wyprowadził się z mieszkania, które wynajmowali nam moi rodzice. Czy jest jakaś szansa, żeby mimo wszystko płacił na dziecko i zasądzono mu alimenty? Nie mam z czego żyć, rodzice mi już nic nie pomogą, dostaję tylko 1000 zł i 500 na dziecko. Błagam o radę. Oczywiście, ale to musi powołać się w sądzie na tak zwaną ustawę Majki Jeżowskiej, która mówi, że wszystkie dzieci nasze są. Państwo powinno stworzyć specjalny fundusz dla takich osób, a pieniądze wziąć z większego opodatkowania pracujących. Cześć mamujse, mam takie pytanie, mianowicie ktoś zgłosił do opieki, że moje dziecko cały czas jest u dziadków, przez co wstrzymali mi 500+. Czy jest możliwość odzyskania tych pieniędzy, bo nie będę oszukiwać, jak dla osoby niepracującej to duża kwota. A może po prostu purchle siedzi u dziadków, bo mama aktywnie szuka pracy, nie pomyślał nikt o tym? Teraźniejsze kobiety nie dałyby rady rodzić w polu czy w stajni pod krową, co pokolenie jest słabsze. Tak, mnie matka rodziła na sianie pod krową i pierwsze co to siknęła mi krowim mlekiem prosto z syca w pysk, żebym nie ryczał jak kozy przegryzają pępowinę. Potem owinęła mnie w worek po ziemniakach i przeczołgała się w stercie gnoju, żeby włożyć mnie do beczki, w której spałem w żywych jenotach. Spoterka poszukuje małego pieska za darmo, jestem w ciąży. Przyjmę duży dom za darmo, jestem w trampkach. Ech, zachcianki spożywcze ciężarnych kobiet nie przestają zaskakiwać. Ja zawsze po seksie biegnę siku, myślałam, że nie ma szans, żebym zaszła w ciąże, skoro wszystko wpada do toalety, a jednak się udało. Dobrze, że nie napisała, że zaszła, mimo że zawsze po seksie myje zęby. Poza tym chyba wszyscy wiedzą, że samo sikanie to za mało, trzeba się jeszcze wykalić i wysmarkać. Oj, czasami wydaje mi się, że człowiek wcale nie zszedł z drzewa, on się po prostu z niego spierdził i nie wiedział, jak wrócić na górę. Poszukuję szafki wiszącej na ścianie, barek oraz mikser kielichowy. Ktoś ma do oddania? Słyszałem, że nie ma sensu srać do kredensu, ale może ze szczaniem do szafki jest inaczej. Szafka na ścianie, barek i mikser kielichowy. Boję się pomyśleć, jakie oni drinki piją. Te, co nie chcą dzieci, powinny charytatywnie sprzątać urodzin z dziećmi. Żeby te trudnie na coś się przydały. Po co inwestować na pusto w coś, co się do niczego nie przyda? Chodź posprzątaj, bo mam dzieci, a wokoło same śmieci. Jest zajęcie na dzień cały dla bezdzietnej lambadziary. No i zakonnice już mają przerąbane. Różnica między matką a panną jest taka jak między krową i jałówką. Jałowe krowy i buchaje hoduje się na rzeź, albo do ciężkiej pracy do pługa w polu, albo w kieracie. Każda kobieta przychodzi na świat z misją i obowiązkiem rodzenia potomstwa i przedłużenia gatunku ludzkiego na ziemi. Z kolei potomstwo krowy przeznaczone jest na produkcję cielęciny. Nie wiem, czy to takie trafne porównanie, no chyba, że po urodzeniu robi z bąbelka pasztetową. Potrzebuję ławy, jestem mamą z dzieckiem z autyzmem i bardzo potrzebuję ławy. Nie ma w tym nic dziwnego, przecież nie od dziś powszechnie wiadomo, że ława leczy autyzm. Nie bądź obojętny, ona potrzebuje ławy. 2 latka fifonża. Jak można w ogóle dać dziecku na imię fifonż? Przecież to nie brzmi jak nic, o czym człowiek może w ogóle pomyśleć. Ani imię, ani przedmiot. Co najwyżej rozjebać
nie wszystkich liter w skraplach. Równie dobrze, albo nawet lepiej mogli mu dać na imię gówno albo każde inne słowo. Witam, dla córki wyskoczyły krostki na dłoniach. Dopytywałam się, czy mogę pomalować paznokcie, ma 3 latka. Wczoraj jej pomalowałam i to chyba był błąd. Oczywiście do lekarza jesteśmy zapisani. Tylko dla własnego spokoju chciałabym się dowiedzieć, czy to może być reakcja alergiczna na lakier do paznokci? Tak to jest, jak się tylko Bąbelkowi maluje paznokcie, bez robienia pełnej hybrydy z przedłużeniem. Wiadomo, że wtedy krostki wyskakują dla córki. Podpowiem na przyszłość, jak dla niej spuchną oczki, to może być to alergia na klej do rzęs. Witam, ja z takim pytaniem, czy dziecku, które idzie do przedszkola, należą się jakieś pieniążki z tego tytułu? No raczej, za darmo chyba nie będzie się z łóżka zrywać. Należy się stypendium za dobre wyniki w kolorowaniu, plus oczywiście butelka szampana, którą tradycyjnie musi rozbić od drzwi przedszkola. Ma ktoś może na Zbysiu mikrofale, pralkę, telewizor i jakieś gry dla dzieci, nowe socjalne mieszkanie dostaliśmy, ale już o wnętrze to nie pomyśleli, oczywiście radź se sam. Dziękuję i pamiętajmy, dobro wraca. Kupiłem ostatnio garaż, ale nie dali mi do niego samochodu, może mi ktoś oddać, bo tak głupio trzymać stary samochód w nim. I pamiętajcie, dobro wraca. Nie pozdrawiam kierowcy białego Mustanga z rejestracjami K1, który jechał dziś ulicami Starachowic, przekraczając prędkość i łamiąc wszelkie przepisy. Dzieci płakały, kury przestały się nieść, psu sąsiadów wyrosła piąta noga, a Staśkowi spod trójki kalesony z balkonu zwiało. Patrząc na poziom nauczania w Polsce, to nauczyciele powinni zarabiać max 1200 zł. Choć się nie znam, to coś powiem. Niech się cała ludzkość dowie. Kiepskie jest to nauczanie, poziom w bardzo strasznym stanie. Wielka jest pensja nauczyciela, niech rząd im zacznie połowę zabierać. I Bąbelkom niech przekaże, ja to o czymś takim marzę. Kobieta, która jest leniwa, nie jest matką. A pieróg, który jest leniwy, nie jest pierogiem. Czy przy KP piersią należy się zwolnienie z WF? Należy się, bo jak będzie skakać, to jej się masło w cyckach zrobi.